Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT2, czyli part drugi. Kochani, kontynuujemy przygodę naszej agentki. Tylko jeszcze tak na wstępie chciałbym wam powiedzieć, że udało nam się osiągnąć pseudo kamień milowy, że tak powiem. 300 subskrypcji, niby mało, ale jednak na ten kanał jest to naprawdę zadziwiająca liczba. I powiem wam szczerze, że nie sądziłem, iż uda mi się osiągnąć, że będę miał na tyle cierpliwości, żeby jednak ciągnąć te odcinki codziennie. Ale jednak widać, że opłacało się. 300 osób, które w tej chwili subskrybują ten kanał, po prostu mi za to podziękowało. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że liczba tylko ta będzie rosła. Również chciałbym wam powiedzieć, że na Discordzie w tej chwili odbywają się alfa testy, beta testy może nawet już naszego bota, który no w sumie jest taką mini grą, wręcz bym powiedział, dzięki której możecie zarabiać sobie kasę oczywiście na serwerze. No i niedługo też będzie startować serwer Minecraft, który właśnie tą kasę będzie wykorzystywał. Więc jeżeli chcecie mieć więcej informacji, zdobywać różne nagrody typu sprzęt komputerowy czy gry na Steam, jak najbardziej pamiętajcie, że Discord jest w opisie i zawsze możecie tam dołączyć. Naprawdę jest świetna atmosfera, jest już nas trochę, żeby wam nie skłamać, w tej chwili jest około... Ojej! Ojej, dobra, działa. Jest nas około 70 osób, 60, coś takiego, mniejsza. Więc zawsze ktoś sobie tutaj rozmawia, są oczywiście kanały głosowe, więc serdecznie was zapraszam na ten kanał. A my już po tym dwuminutowym wstępie wracajmy do Perseverance. O wilku mowa. Telefon znów dzwoni. Agencja. Dziwne. Zwykle to ja musiałem dzwonić, meldować się o określonych godzinach. Odstępstwa od reguły źle wróżą. Tak mnie uczono. Odbierz. Wciskam zieloną słuchawkę. Tu agentka Stamp. Przejęłaś obiekt? Pytają o Jane. Spoglądam na budynek szpitala, tak blisko. Może i powinnam przyznać sobie zasługi, które dopiero nadejdą. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jestem pod szpitalem. Oceniam, że za 20-30 minut będę ją miała. Agentko Stamp, proszę się pospieszyć. Oczekujemy meldunku natychmiast po osiągnięciu pierwszego celu. Zrozumiałam. Wykonuję. Chyba naprawdę muszę się spieszyć. Coś jest tu bardzo nie tak. Dlaczego nie widzę całej układanki? Piątek, 20:49. Szpital. Zdumiewające, ile wspomnień potrafi przynieść coś tak prozaicznego, jak zwykła woń środków do dezynfekcji. Wystarczy zaciągnąć się głęboko. Mała, bezbronna dziewczynka, umiotana skąd w kąt. Każda postać w kitlu wydawała się potworem. Każdy głos powodował, że w głowie pojawiał się strach. Otrząsam się z otępienia. Tak. Dziś nie grozi mi tu nic. Ale i tak nie zamierzam spędzać w tych nieszczęsnych czterech ścianach ani minuty dłużej, niż będzie to konieczne. W zasięgu wzroku nie widzę nikogo. Widocznie nawet o tak późnej porze wizyty są dozwolone. Wszystko zawsze zależy od rady zarządzającej szpitalem, a ta słucha głosu pacjentów. Nie wiem, czy nie słyszeliście przypadkowo mojego telefonu, już go wyciszam. Żeby nam nie przeszkadzał. Małe miasteczko jak Greyville musi obsługiwać całą okolicę. Dojazdy do szpitala po pracy mogą się przedłużać. W każdym razie, gdzie się podziała recepcjonistka? Nikogo za kontuarem. Chociaż świecąca żarówka z napisem nagły przypadek może być jakąś wskazówką. Ktoś pilnie potrzebował pomocy. Czuł Stamps. Agentka Stamp. Czyżbym miała szansę wkraść się na oddział niepostrzeżenie?
Czy wiem, że Stamps to jest po prostu... No, to takie do odbijania się. I zegar pracy i tak dalej. No tak, ale gdzie leży Jane? Tego nie wiem. Zresztą, drzwi na oddział pilnuje śpiący strażnik. No i potrzebowałabym karty magnetycznej. Nadzieja gaśnie tak samo szybko, jak się pojawia. Utknęła pani, panno Stamp. To mogłoby być bardzo teoretycznie. To mogłoby bardzo teoretycznie pani pomóc. Wskazówki na pewno kryją się za kontuarem. Pytanie, ile mam czasu, zanim ktoś się pojawi? 5 minut? Pół godziny? Hej, mała. Pamiętasz 4. zasadę? Znowu on. Dlaczego wciąż się pojawia? Pamiętam. Jeśli coś wydaje się oczywiste, to takie nigdy nie jest. Nie wpadnij w pułapkę myślenia życzeniowego, mała. Faktycznie, idzie mi świetnie. Jedna poszlaka po drugiej, jak po nitce do kłębka. Nitka, pajęczyna, wielki tłusty pająk. Ale Dave'a już nie ma. Nie powiem mi nic więcej. Sięgam za kontuar. Co tutaj mamy? Co mi pomoże? 3. zasada. Nie pomnij żadnej wskazówki. Tylko ile ja mam czasu? Pulpit monitora, zdjęcie rodziny Natalii, podręcznik medycyny, lista pacjentów, stos raportów. Na kupce leżą ułożone równo, jeden na drugim raporty. Muszę się trochę nagimnastykować, żeby wszystkie przyciągnąć. Tknięta przeczuciem, sięgam po ostatni. Derwal, bez 3 palców. Jakkolwiek drastycznie wygląda przyklejone zdjęcie, tak ten biedaczek nie mógłby mi w niczym pomóc. Podobnie jak przyjęta rodząca kobieta, którą przywiozła biała taksówka. Za to kolejny raport sporządzony przez niejakiego doktora Sawiera wzbudza większe zainteresowanie. Sawiera. Pacjentka nie jest w stanie się przedstawić. Zlecono badania na obecność narkotyków. Pobrano krew. Zaobserwowano skłonności autodestrukcyjne. Pacjentka została skierowana do dalszej obserwacji psychiatrycznej. Autor. Komuś tu się chyba napisy spierdzieliły. Pewnie doktor Sawyer. Skłonności autodestrukcyjne. Czy lekarz miał na myśli ranę, którą Jane zrobiła sobie kawałkiem szkła na zapleczu stacji Boba? Czy może kryło się za tym coś więcej? Lista pacjentów. Zeszyt zapisany starannym, cezelowanym pismem. Nawet jeśli istnieje cyfrowy system przyjęć, to recepcja prowadzi oddzielną kopię, tradycyjną. Nie zamierzam narzekać. Dla mnie to tylko ułatwienie. Szybko przeglądam strony, aż trafiam na ostatnią. Bezimienna dziewczyna. Musiało zatem chodzić o Jane. Została przyjęta przed 2 godzinami, po komplecie badań wylądowała w sali obserwacyjnej. Ostatnie piętro. 3. Bingo. Zdjęcie rodziny Natalii. Podnoszę wyżej ramkę. Liczna kobieta, przy niej roześmiane dziecko trzymające się taty. Wyglądają na szczęśliwych. To pewnie rodzina pielęgniarki. Spokojne, sielskie życie. Czuję, że kąciki oczu zaczynają mi wilgotnieć. Moje dzieciństwo to niekochający się i opiekuńczy rodzice. To nie sielskie wakacje. Ile bym dała, żeby zamiast surowej, niewybaczającej siostry przełożonej i jej linijki mieć ciepłe i czułe wspomnienia. Wiem, że nie jest mi pisany taki dom, ani takie życie. Dawno pogrzebałam nadzieję na własną rodzinę. Jak ktoś tak skrzywiony i przede wszystkim zły, mógłby być dla innych wzorem. Nie mogłabym tego zrobić innemu dziecku. Dzieci. Mała postać z misiem. Zostaw mnie. Jeszcze raz spoglądam na zdjęcie. Ten człowiek. Widziałam go przelotem.
Wyjeżdżał z miasta akurat jak szukałem stacji Boba. Ciekawy zbieg okoliczności. Stukot obcasów i chrząknięcie. Ktoś wrócił. Pielęgniarka. I wcale nie wygląda na zadowoloną. Hej, czego tu szukasz? Potrzebujesz pomocy? A, Natalii troszeczkę inaczej wygląda w pracy niż w domu. Powiedziałbym, że w domu wygląda znacznie lepiej. Szukam mojej siostry. Szukam siostry. Szeryf mi powiedział, że tu trafiła. Jane. Nikogo takiego nie pamiętam. Przyjechała dziś. Jane. Jane Stump. No, droga Jane. Od teraz przynajmniej oficjalnie jesteśmy siostrami. Widzę, jak jej twarz się zmienia, jak zamiera. Zaciska wargi w długą kreskę. Nie ma z nią kontaktu, niestety. Nie wiemy, co brała. Musi tu zostać. Czy mogę ją zobaczyć? Wolę ją zabrać. Wolałbym ją zabrać. Ze mną będzie jej lepiej. Niż w szpitalu? Jest nieprzytomna, na lekach. Nie ma szans. To moja siostra. Możesz ją zabrać rano, jeśli jej stan się unormuje. Nic więcej ci nie powiem. Jej twarz. Nie wygląda, jakby żartowała. Poddać się, czy dalej urabiać? Chciałabym się z nią zobaczyć. Jest późno. Przyjechałem z daleka. To moja siostra. W drodze wyjątku. Nagle przez drzwi wejściowe wpada dziewczyna. Zdyszana, w rozpiętym ubraniu. Wygląda na to, że to recepcjonistka zna tą dziewczynę, bo kręci głową. Wzdycha głośno. Elin, co ty robisz? Zdążyłam. Tak, wiem, że chwilę po, ale jestem, Natalii. Elin, znów ci się pomyliło, wiesz? Nie, przecież ja miałam... Jutro, na 8:00. Nie dziś, na 9:00 wieczorem. Aj, biedactwo. Rozczochrona dziewczyna zamiera. Smutnieje. Cóż... No to ja już pójdę. Ale nie wiesz może, czyje auto właśnie ściąga brok? Wygląda na drogie i sportowe. Spojrzeniem Natalii wędruje na mnie. Czuję, jak po plecach ścieka mi zimny pot. Nie, to nie może być prawda. Przecież ja nie zrobiłam nic. Skoro jesteś, zostań. Chociaż wypijesz ze mną kawę, co? Dobrze, Natalii, skoro nalegasz. Nie wygląda na zachwyconą, ale to nie moja sprawa. Wypadam z recepcji, prosto przed holownik. Nonszalancko, opartą o maskę stoi Brooke. Na haku zaś wisi moje sudeńko. Nie wygląda to dobrze. O, kogoż tu widzę? No, panna nietykalska. Zaciskam dłonie w pięści. Cholerny podrywacz. Wiesz, nieładnie tak rozpowiadać o mnie. Chciałem się tylko zaprzyjaźnić, wiesz? A ty od razu opowiadasz bzdury, Jill. Bzdury? Przecież to ty próbowałeś się do mnie dobierać. Jesteś przejezdna. Zaraz wyjedziesz. Nikt nie musiał się o tym dowiedzieć. A teraz mam twoje auto na widelcu. Może mi się jeszcze umówić? Idź w cholerę. Spróbuj go przekupić. Co zrobiłam? O co chodzi? Co ja zrobiłam? Nie wolno parkować na zakazie. Nie uczuł tego w dużych miastach? Zaciskam zęby. Tu nie ma żadnego zakazu. To musi być pomyłka. Niestety nie jest. Spróbuj go przekupić. Może się dogadamy. Na pewno mogę zapłacić tu i teraz. Prawda? A ile masz?
starczy ci na kilka fajnych wieczorów w prawdziwym mieście. Mogę ci nawet polecić dobre bary. Uśmiecha się perfidnie, a mnie łapie strach. Co on? A pojedziesz ze mną? W tej chwili obiecałabym mu nawet lot na księżyc. Wszystko za auto. Tak, tak. No widzisz. Ale ja nie chcę. Nie dziś. Nie ma szans, mała. O. Wiesz co, idź w cholerę. O, nawet to samo. Wiesz co, idź w cholerę, wieśniaku. I tak nie miałeś szans. Nie jestem taka łatwa. Charakterna? Fajnie. Lubię takie lale, wiesz? I puszcza mi oczko. W tym momencie mam tylko jedno pragnienie. Wbić mu ten cholerny uśmiech do gardła. Raz na zawsze. Nie odzyskam auta, co? Dziś? Nie. Zapraszam rano. Kaucja to tylko stówka. I poproszę o kluczyki. Chyba, że masz czas na naprawdę na naprawę przedniej szyby i wymianę lakieru. Stoję sama przed szpitalem w obcym mieście. Cel jest tak blisko. Niemal na wyciągnięcie ręki. I jednocześnie tak niewyobrażalnie daleko. Patrzę, jak Brooke z fałszywym uśmieszkiem odjeżdża razem z moim... autem, było chyba. Jestem uziemiona. Więc jestem w czarnej dupie. Kończył mi się leki, a na dodatek zaraz czeka mnie rozmowa z agencją. Powinnam ułożyć nowy plan, jak uczył Dave. Ale jedynie na co mam ochotę, to zimne piwo w barze. Tylko jak się tam dostać? Brzęczy telefon. Znów czuję się osaczona. Spoglądam na ekran. Numer nieznany. Czyli nie agencja. Powinnam odebrać? Odbierz. Wciskam zieloną słuchawkę i od razu wiem, że tego pożałuję. Stamp? Wiesz, czego chcę. Ten głos. Zimna twarz siostry. Nienagannie wyprostowany habit. Linijka i zimne jak lód oczy. Na próżno szukać w nich współczucia. Nic nie odpowiadaj. Jesteś nieudaną wywłoką, Stamp. Nic z ciebie nie będzie. Zawsze zawodzisz. Nie tylko mnie. Każdego, kto był na tyle głupi, żeby w ciebie wierzył. Jesteś nic nie wartą ulicznicą. Tam twoje miejsce. Wśród ludzkich śmieci. Zamieram. Z trudem przełykam ślinę. Nie wiem, co powiedzieć. Ile to trwa, zanim wyrwę się ze stuporu? Patrzę na pusty wyświetlacz. Brak historii połączeń. Karen, ogarnij się. Naprawdę nie masz dużo czasu. Piątek, 21.18, szpital. Kończę papierosa. Chyba powinnam bardziej uwalić z paleniem, ale z drugiej strony nie sądzę, żebym doczekała się emerytury. Spoglądam na linię drzew. W oddali błyskają światła Greyville. Szpital leży na uboczu otoczony lasem. Czeka mnie cholernie długi spacer i raczej do motelu niż do baru. Nie sądzę, żebym miała siłę na jakąkolwiek socjalizację. Drzwi szpitala otwierają się i wychodzi ta dziewczyna z recepcji. Druga pielęgniarka. Jak miała na imię? Helen. Jest śliczna. Ma piękne, chociaż teraz smutne oczy. Od razu mam ochotę ją poznać. Nosi perukę. Widzę to z oddali. Żadne włosy nie przyjmują takiego koloru, ani tak się nie układają. Ale to bez znaczenia. I tak cholernie mi się podoba. Patrzy się na mnie i uśmiecha niepewnie. Hej, tak szybko wypadłaś. To było twoje auto, prawda? Brooke to idiota. Ja. Brooke to idiota. Zastępca szeryfa? Już go poznałaś?
Debil, nie rozumie słowa nie. Zaletał się chamsko, dostał kosza. Mści się. To do niego podobne. Czyżby też miała z nim przeprawę? Ale hej, przynajmniej czeka mnie całkiem przyjemny spacerek do miasta. W dodatku przez las. Samo zdrowie. Daj spokój, przecież cię podwiozę. Śliczna dziewczyna oferuje podwózkę? Nie mam nic przeciwko. Co i rusz patrzy na mnie? Czyżbym też jej się podobała? No, na kogo ty trafiasz w małym Greyville, Karen? No, chyba nasza Karen jest biseksualna. To co tutaj robisz, liczna nieznajoma? Oj, chyba trafiłam w punkt. Liczna nieznajoma. Czy tak się kokietuje każdego? Jaką bajeczkę jej sprzedam? Szukam mojej siostry. Szukam siostry. Przyrodni, ale to nadal rodzina. Aż w Greyville? No tak, każdego to dziwi. Długa historia. Chyba nie jest aż tak zajmująca i po części depresyjna. W dużym skrócie. Złe towarzystwo, źli faceci, złe dziewczyny. Skończyła pod kroplówką z całą tablicą Mendelejewa w żyłach. Współczuję ci. Każdy ma jakieś brzemię, nie? Dziewczyna momentalnie ściąga usta w grymasie smutku, a ja właśnie zdaję sobie sprawę, co powiedziałam. Natychmiast w głowie pojawia się ona. Tak, tak bezradnie, tak pusto patrzą jej cholerne oczy. Gdzie chcesz jechać, Karen? A co proponujesz, Erin? Uśmiecha się smutno. Mamy tylko jeden motel, więc chyba to, prawda? A co powiesz, że w zamian za twoją pomoc postawię ci piwo? Bar tu też jest, prawda? Nie wiem, czy powinnam, a ty... Jedno piwo. Masz śliczne oczy, wiesz? Uśmiecha się i lekko kiwa głową. Przypominam sobie, że tam czeka na mnie Bob, ale to będzie problem, z którym Karen zmierzy się za chwilę. Jak ja... Przeciągam. Piątek, 21:37. Bar. O kurde, pieska godzina. Sorry. 2137. No, młodzież to akurat ogarnia. Ja troszeczkę jestem na to za stary, ale nadal jednak to kuje w oczy. Miejsce wygląda obskurnie. Tandetna speluna, przed którą parkują zardzewiałe bryki lokalsów i odrapane chopery. Ktoś mógłby nazwać to miejsce klimatycznym, ale nie ma nic romantycznego w bójce na tulipany czy rozwalonej od przypadkowego ciosu głowie. Przyjezdni wiedzą, że w takich miejscach nie bywa się samemu. Chyba, że jest się Karen Stamp. Erin gdzieś zniknęła. Widziałem, jak rozmawia przez telefon. Kto dobijałby się do niej o tej porze? Widocznie jest to coś ważnego. Zerkam na wyświetlacz, żeby sprawdzić godzinę. Nieodebrane połączenie. Chyba naprawdę. Agencja. Musiałam nie słyszeć, jak w aucie się przyjemnie rozmawiało. Nic złego się nie stanie, jeśli odzwonię rano już z Jane. Palec zwisa nad klawiszem. Zadzwoń. Wciskam przycisk. Słychać sygnał połączenia. Stamp, gdzie się podziewałaś? Byłam zajęta misją. Małe kłamstwo, w żaden sposób nie wpływające na całokształt naszej współpracy. Co z Jane? Pojawiły się komplikacje. Jakiego rodzaju, Stamp? Wciąż nie mogę przedostać się do obiektu. Zrobię to rano. Przygotowałam plan, ale wymaga czasu. To wszystko? Straciłam auto. Ja straciłam auto. Doprecyzuj, Stamp. Zajął je miejscowy zastępca szeryfa. Straszny dupek, cokolwiek bym nie zrobiła. Sprawdź, czemu szeryf chciał cię zatrzymać w mieście. To twoja ostatnia szansa. Erin nigdzie nie ma. Nigdzie śladu Boba czy Erin.
Stali bywalcy mierzą mnie ciężkim spojrzeniem. Szczuję te pytania. Co tu robisz, laleczko? Zgubiłaś się? Czego szukasz, miastowa? Nie mam ochoty na rzutki. Siadam przy wąskiej ladzie i zamawiam piwo. Jest tak rozwodnione, że mam wrażenie, jakbym piła wodę smakową. Dostrzegam wlepiony we mnie wzrok dryblasa w kurtce Moro. Żołnierz z bazy? Chyba tak. Byłoby dobrze, gdyby po prostu wrócił do swojego stolika, ale na to się nie zanosi. Rusza w moją stronę. Już z daleka czuję przycony alkoholem oddech. Hej, piękna. Co tu robisz sama? Na wszystkich świętych, czy w tym mieście paseci postradali rozum? Najpierw ten pieprzony zastępca szeryfa i jego cholerny holownik. Jego pieprzony holownik Ashiro wzięło na kichanie. Teraz drybla z armii. Co jest nie tak z mundurowymi? Ty mówisz do mnie? A co, widzisz inną ślicznotkę, mała? Pewnie. Ustawię ci piwo, albo od razu pójdziemy na mojego rumaka. Nocna przejażdżka dobrze działa na libido, wiesz? O Jezu. Ciekawe, czy jeśli będę opowiadać samymi półsłówkami, szybko się znudzi. Taką mam nadzieję. Ale to dopiero czas pokaże. To co, stawiam ci piwo i jedziemy? Czy chcesz od razu? Noc jest przyjemna, nie rozczarujesz się. Aha. Zamiera. Spogląda na mnie, jakbym była specjalnej troski. Ej, co jest? Nudzisz mnie, koleś. Po prostu mnie nudzisz, koleś. Nic specjalnego, ale jesteś namolny. Hej, uważaj, jak ze mną rozmawiasz. Zaciska dłonie w pięść. Bo co, rzucisz się na mnie? Taki jesteś odważny i męski? Spogląda po barze. Wszystkie oczy są u nas utkwione. Raczej nie posunie się do fizycznego kontaktu. Ja? Wiesz, wyjdźmy na zewnątrz, pogadamy sobie. Chyba śnisz. Może skopię ci dupę, dobra? Skoro tak się lubią bawić, pogram w tę grę. Spoglądam po sali, sprawdzając, czy na pewno wszyscy słuchają, i podnoszę głos. Dobra, zamówię piwo i wypiję. A potem skopię ci dupę, chłoptasiu. Co? Natychmiast traci rezon. Kiedy z napastnika zamienia się w ofiarę, od razu przestaje czuć się pewnie. Jak każdy tchórz. Dalej nie rozumiesz? Naprawdę mi cię szkoda. Wypij jedno piwo i skopię ci ten żałosny tyłek. I buzię, bo coś za dużo gadasz. Miałam kiepski dzień, chłopcze. Poczekaj chwilę i się tobą zajmę. Odchodzi, spoglądając przez ramiona w moją stronę. Nie wiem, czy żartuje, czy nie. Nie wie, czy żartuje, czy nie. Tak naprawdę to sama tego nie wiem. Jeszcze. Dowiem się, jak zobaczę dno butelki. Następny idiota spławiony. Co prawda, poprzedni kosz odbił mi się czkawką, bo straciłam auto. Ale ten gość z bazy wojskowej. Baza. Cel. Murphy. Szlak, panno Karen. Mogło być nieco prościej. Karta dostępu, czy czegokolwiek tam nie mają. Informacje o posterunkach. No w sumie fakt, zjebałem to. I nawet nie musiałabyś iść z nim do łóżka. Sama wszystko sobie komplikujesz. O co? Mogło pójść łatwiej. Zamiast tego dalej nie wiesz nic. Co z twoimi randkami? Boba wciąż nie ma. Jeśli nie zjawi się w kwadrans, jest spalony. Dobrze, że ma swoje sprawy, stacje, ale... Karen tam rzadko czeka. Co z Elin? Jeszcze nie weszło do środka i auto stoi przed barem. Rozmawiała. Dalej rozmawia? Może powinna mi poszukać, ale drzwi baru znów się otwierają. I kogoż tu widzę u moje oczy? Cholerny zastępca szeryfa.
Nasze spojrzenia na moment się krzyżują. Ironicznie puszcza mi oczko. O, hej, a jednak dotarłeś. Laska wpadła ci w oko? Niedostępna, sucz. Spluwa w moją stronę. Barman coś krzyczy, ale wyraźnie nie chce zadzierać z żołnierzem. I nie dziwię się. W końcu to klient, który zostanie. Ja wyjadę. Coś o tym wiem. Opowiem ci śmieszną historię. Chcesz? Tylko wezmę coś do picia. Cholernie mnie suszy. Barman, dwa duże piwa. Niech zgadnę. O lodowej księżniczce? Siadają tak, że mogę ich słyszeć. Czy specjalnie? Wątpię, ale wciąż czuję na plecach ich spojrzenia. Jakbym była na świeczniku. No dobrze, chłopcy. Pochwalcie mnie. Czekam. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a ja wam tylko jeszcze przypominam o Discordzie i ogólnie o nagrodach, które tam na was czekają. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!